Cześć, z tej strony Wolter, a dzisiaj zapraszam Was na szósty odcinek z poradnika do gry Crash Bandicoot 4, a w dzisiejszym materiale przejdziemy sobie poziom o nazwie ze fłupów, także zaczynajmy. Okej, a więc jeśli chodzi o ten poziom, to mam tutaj do zdobycia 173 skrzynki, ukrytych klejnot oraz kasetę z retrospekcją. I to tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o rzeczy do zebrania w tym poziomie, więc po prostu przejdźmy sobie dalej. Pamiętając oczywiście o skrzynkach, no i o tym, żeby nie zginąć. Uważamy na te szczury. Naskakujemy i czekamy, aż TNT wybuchnie, możemy tutaj sobie przejść dalej. Okej, rozwalamy tego typa. Uważamy na nitro. Naskakujemy na tego. Na tego tak samo. No i tutaj naskakujemy sobie na te skrzynki, od tych się odbijamy, bo tutaj jest jedna ukryta skrzyneczka właśnie. Więc uważajcie, żeby po prostu sobie nie zniszczyć tej jakby wyskoczni, tak? Teraz tutaj te skrzynki rozwalamy, tego przeciwnika naskakujemy, bo inaczej go nie pokonamy. No i możemy sobie przejść dalej, tutaj mamy checkpoint, 26 skrzynek. Najpierw pokonamy sobie tych przeciwników, żeby nam życia nie uprzykrzali. Rozwalamy sobie TNT, zbieramy kasetę z retrospekcją, tutaj plackiem. No i przechodzimy do grinda, który jest naprawdę trudny, zdecydowanie trudniejszy niż w wcześniejszych poziomach. Mamy mało czasu na reakcję, musimy szybko działać. Okej, teraz tutaj. Rozwalamy te skrzyneczki. Teraz znowu musimy tutaj. Teraz w ten sposób. Tutaj kolejne skrzynki. No ten grind jest naprawdę trudny. Jest on zdecydowanie trudniejszy niż dwa poprzednie. Czy nawet trzy poprzednie. Nie pamiętam, ile tego było do tej pory. Okej, i to tyle, jeśli chodzi o ten grind. Było trudny, ale też nie jakoś do przesady, tak? Jeśli go poznamy i wiemy, jak tutaj wszystko wykonać, to nie jest on tak naprawdę trudny, ale za pierwszym razem może być trudny, dlatego tak właśnie powiedziałem. Teraz uważamy na tego typa. Rozwalamy sobie te skrzyneczki, no i lecimy tutaj. Czekamy, aż zaatakuje. Jak się odwróci, to atakujemy. Idziemy sobie w tą stronę, tam nie ma co. Oczywiście tam są skrzynki, ale po nie wrócimy, nie bójcie się. Po prostu ta trasa jakby będzie delikatnie łatwiejsza, tak można chyba rzec. Okej, czekamy teraz sobie tutaj. O, teraz źle zrobiłem. Za szybko, zdecydowanie za szybko chciałem to zrobić. Poczekajmy, aż to wróci. Na tą platformę i lecimy sobie dalej. Teraz tutaj jak najwięcej skrzynek naskakujemy w ten sposób, żeby sobie zebrać jak najwięcej owoców Wumba. Okej, na TNT i to tak naprawdę tyle. Czekamy, że teraz sobie wybuchnie. A w tym czasie przechodzimy sobie tutaj. Rozwalamy tego raka, czy tam kraba. Uważamy oczywiście na tych tu. Na tego naskakujemy. Naskakujemy, nie atakujemy. Czekamy, rozwalamy sobie te skrzynki. Właśnie do tego, jak widzicie, chciałem zrobić troszeczkę inną trasę, to tam niepotrzebnie maskę straciłem, ale mówi się trudno. Idziemy sobie dalej, mamy checkpoint, 103 skrzynki, przechodzimy do bonusa. Ten bonus akurat jest bardzo prosty, nie ma tutaj nic trudnego tak naprawdę. I teraz tak, naskakujemy sobie na te, wracamy tutaj, robimy to w ten sposób, oczywiście zostawiamy te tutaj skrzynki. Tutaj możemy sobie zrobić w ten sposób. Czekamy, aż TNT wybuchnie. Teraz plackiem. Tutaj w ten sposób, tak jakby bokiem musimy to obejść. Okej, tutaj to zostawiamy. Tutaj to samo. To możemy sobie rozbić. Teraz walimy w tą skrzynkę. Nitro się rozbiło i możemy rozwalić brakujące skrzyneczki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten bonus. Naprawdę łatwy, nie jest on trudny jakiś. Wychodzimy. Mamy 125 skrzynek w tym momencie. No i możemy przejść sobie dalej. No i teraz tak, tutaj stąd zeskakujemy sobie tam, jak widzicie, tą skrzynkę. Właśnie tutaj sobie zeskakujemy, ponieważ tutaj jest ukryty klejnot. Idziemy sobie tutaj, rozwalamy tego typka.
te skrzynki oczywiście tak samo. Teraz czekamy, aż ten tutaj zaatakuje. Rozwalamy go i przechodzimy sobie dalej. Tutaj oczywiście tą naskakujemy. I teraz w ten sposób możemy sobie zrobić, żeby było szybciej. Rozwalamy te skrzyneczki i teraz czekamy na platformę. Okej, teraz tutaj. Idziemy na środek. Rozwaliłem to tylko dlatego właśnie, że... Czy jakby uderzyłem tą skrzynkę dlatego, że tutaj właśnie te skrzynki się dopiero teraz pojawiają, jeśli uderzymy w tamtą. Jeśli byśmy nie uderzyli, tam po prostu przyszli, to skrzynek nie będzie. Okej, tutaj było blisko do zgonu. Checkpoint, 141 skrzynek. Rozwalamy tego typa. I naskakujemy na te normalne skrzynki. Czekamy, aż TNT się rozbije i możemy przejść dalej. Okej. Okay. Rozwalamy te skrzyneczki. No i po prostu sobie idziemy już dalej. Tak naprawdę do końca, jak widzicie, tam już mamy końcówkę poziomu. Tutaj rozwalamy te skrzynki. Na to sobie naskakujemy i mamy wszystko. Teraz wszystkie klejnoty wpadną i tak samo relikt idealny na maksa, więc jeśli wam się podobało, to zostawcie subika, łapkę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!